Przedłszy między wrony, kradże jak i ony. Słuchowisko na podstawie opowiadania jakuba piesty. Dwie kobyłki ospale ciągnęły furmankę, na której pod szarą plandeką naukładane było gratów. Siedzący na miejscu woźnicy czarodziej ongus, nie poganiał ich nawet. Nie spieszyło mu się. Poza tym był już prawie na miejscu, co poznał po wiejskich zabudowaniach oraz górującej nad nimi okrągłej wieży. Wyjechawszy z lasu, Onguz znalazł się nieopodal pierwszej z chatek, obielonych wapnem drewnianych ścianach i krytej strzechą. W takim stylu architektonicznym została wykonana zresztą większość budynków w siole. Na ławce pod płotkiem siedział dziadek w lnianym chłopskim odzieniu i drewniakach, podpierał się laską, zupełnie jakby zaraz miał polecieć do przodu. Uśmiechał się lekko, spoglądając na przybyłego i mrużąc oczy przed zachodzącym nad lasem słońcem. Dzień dobry, rzekł uprzejmie Angus. Dobry! odparł przeciągle dziadek. Jego twarz zmieniła się nieco. Przybyły poznał na niej zdziwienie i zainteresowanie. E, Dobrzem trafił? Wolszebniki to? Ano! odparł chłop. Wnieść się tu miałem, wyjaśnił mag. W miejsce tego czarodzieja, co wcześniej u was mieszkał. A to temu nasz zacny Roman. Podobny zresztą, szanownemu panu. Parę dni temu swoją kibitkę spakowawszy, był nas opuścił. Ongus uśmiechnął się, domyśliwszy się, że dziadek miał na myśli maga Roewana, wcześniej rezydującego we wsi wolszebniki. Chłopi nie silili się na poprawną wymowę imion brzmiących dla nich obco. Witam tedy nowego sąsiada! dodał staruszek. Trzeba wam pewno pomóc w rozpakunku, a? Oj, dam sobie radę! Machnął ręką ongus, lekko zaniepokojony perspektywą wsparcia ze strony dziadka, który sam do poruszania się potrzebuje laski. No gdzieś się będziesz pan już na samym początku frasował! Wnusiu! wrzasnął dziadek, odchylając lekko głowę ku swej chałupce. Hośno, pomożesz naszemu nowemu panu wolrzebnikowi się wprowadzić. Z chaty wychynął dwudziestoparoletni mężczyzna w lnianej koszuli, o zakasanych rękawach, prostych spodniach i zamszowych ciżmach. Jego bystre oczy koloru zachmurzonego letniego nieba lustrowały otoczenie spod bujnej czupryny. Dobry, dostrzegł maga, który w odpowiedzi skinął mu głową. Tymonku, pomóż, że panu czarownikowi. Niech nie męczy się zanadto to na samym początku. Staruszek poklepał wnuka po ramieniu, gdy ten stanął obok. Ongus przesunął się, robiąc miejsce młodzieńcowi. Bez słowa poczekał aż wsiądzie, po czym cmoknął na kobyłki i ruszyli ku wieży. Drogi, przy których stały siedliska mieszkańców Wolszebnik, układały się w kształt litery T. Mak przybył do wsi z zachodu, głównym szlakiem, biegnącym przez całe sioło i dalej na wschód. Od Gościńca odchodziła węższa nieco odnoga, przy której to końcu stała poza wsią już niemal wieża z jasnoszarego kamienia. Dalej droga przekształcała się w dukt kryjący się w lesie. Zwął mnie Ongus. Przedstawił się czarodziej, oddaliwszy się trochę od staruszka. Zgaduję, że tobie na imię Tymon. Jak zdążył już objawić twój dziadek? Ano, zgodził się jego rozmówca. Poruszył się niespokojnie na swoim miejscu. Za przeproszeniem stało się co panu naszemu wolszebnikowi, że musicie go zastępować? Nie. Ongus wzruszył ramionami. Tylko taka organizacja. Tymon skinął. Nie do końca rozumiał, ale tyle wystarczyło. Dobrze się wam z nim żyło? Zagaił znów ongus. Duże z nim były kłopoty? Właściwie powinien zapytać, czy Roewan nie miał kłopotów z chłopami, ale tak było grzeczniej. Poza tym wieśniak sam z siebie najpewniej nie przyznałby się. Ne! Przyzwoicie, tym on machnął ręką. Czasem tylko pomóc nie chciał, albo oczu naszych widokiem czarów ciekawych nacieszyć. Mówił, że zajęty. Znaczy, jakieś kłopoty były. Ongus spuścił lekko głowę, zadumał się. Od kolejna wioska, w której życie toczy się jak w każdej. Czasem pewnie tylko chłopi zaczynali za bardzo pokładać wiarę w usłyszane podania. Nieważne, co inni czarotwórcy mówili o chłopach, ongus lubił z nimi przebywać, dlatego spośród różnych dostępnych zadań wybrał opiekę nad wioską. Ich poziom intelektualny, będący również powodem irytacji i drwin innych magów, fascynował ongusa. Sprawy, których nie rozumieli, tłumaczyli siłami wyższymi lub działaniem fantastycznych stworzeń, niejednokrotnie okazujących się ku zdziwieniu osób mądrzejszych, stworzeniami realnymi. Fura podjechała pod parkan, po drugiej stronie którego stała wieża. Ongus sunął się na ziemię, rozprostował kości. Ech, zdaje się, że trochę to potrwa. Westchnął, spoglądając niechętnie na wielki stos. Bierzmy się do roboty. Gdzież? Dymon wyprostował się, zeskoczywszy z kozła. Co pan będziesz dźwigał? Odpocznij se pan po podróży, daj niech młodszy pomoże. Wielkie dzięki! Odparł czarodziej, który wcale znowu nie czuł się tak staro, ale nie miał nic przeciwko chwili odpoczynku. Ruszył ku otwartym drzwiom wieży. Ujrzał schody wiodące na górę i na dół, najpewniej do komórki. Ongus domyślał się też, że na górze znajdował się dość duży, okrągły pokój, do którego wchodziło się przez otwór w podłodze. Jeśli wieża była zbudowana tak jak jego poprzednia, a zapewne była, to obok klapy na górze była druga, na samym środku podłogi, skrywająca węższą klatkę schodową, prowadzącą do piwnicy. W swojej wcześniejszej wieży na dole Ongus urządził składzik. Było tam o wiele chłodniej i murowano cele ze zbrojonymi stalowymi drzwiami, tak na wszelki wypadek. Spojrzał na uśmiechniętego chłopa, marszcząc brwi. Może nie skusi się na wypicie żadnego eliksiru. Próbował sam się uspokajać. Ruszył w końcu schodami na górę, by rozejrzeć się po swoim nowym domu. Jak tylko wolszebnik zniknął na klatce schodowej, tymonowi mina zrzedła. Owszem, zaofiarował się pomóc nowemu sąsiadowi, sędziwemu do tego, ale szczerze mówiąc, prosto mu się nie chciało. Kręcił się trochę wokół wozu, obejrzał konie jak najdłużej odwlekając robotę, zajrzał pod parawan z planteki umocowanej na deskach, Zamiast jednak zabrać się, za wynoszenie zbitych z cienkich drewnianych belek skrzyni, zaczął przyglądać się ekwipunkowi czarodzieja. Poczuł nagły brak chęci do pracy, gdy jego oczy przyciągały takie rozmaite różności. Nie spodobał mu się jednak ogromny kufer z żelaznymi okuciami, który, jak podejrzewał, w niedalekiej przyszłości również miał zabrać. Trzeba będzie pewnie kogo zawołać do pomocy! dumał. Ta skrzynia zepsuła mu oględzinę. Chwycił pierwszy z brzegu pakunek, w którym ustawione były butelczyny z różnokolorowymi eliksirami. Zdziajał się, wchodząc na górę. Gdy tylko wychynął przez dziurę w podłodze, spostrzegł, że ongus gdzieś sobie poszedł. Musi zwiedzać nowy dom, pomyślał chłop. Wiedział, że schody prowadzą również do piwnicy, więc, jak przypuszczał mag, schował się właśnie tam. Pozostawił skrzynkę z eliksirami przy ścianie i wrócił na dół. Tymon znów przeglądał się rzeczom ułożonym na wozie, jakby miało znaczenie to, w jakiej kolejności wniesie je na górę. W następnej ze skrzynek leżały poukładane lniane woreczki z namalowanymi czarną farbą różnymi symbolami, w nich nasiona. Na jednym widniał obrazek dziwnej rośliny z zębami. W środku były wielkości fasoli ziarna z małymi ząbkami. W innym trzosiku znalazł małe metalowe kulki. Na jego wierzchu namalowane dwa znaczki literki, jak domyślał się Tymon. Pierwsza miała kształt lekko wygiętej kreski, z boku której odstawały w prawo dwa krótsze. Druga wyglądała jak jedna spirala na ślimaku. Nie zaglądał do wszystkich sakiewek. Przy trzeciej wpadł na pomysł. Dziadek opowiadał mu o magicznych drzewach, które rosną na wysokość kilkunastu sążni w parę dni. Pomyślał, żeby spróbować wcisnąć gdzieś w ziemię której z nasion, sprawdzić, czy może nie ma podobnych właściwości. Spojrzał jeszcze raz na obrazek widniejący na woreczku, który akurat miał w dłoni. Małe ziarenko obok strzałka wskazująca drzewo na Koroną, którego namalowano inną koronę, taką królewską. Tymon wyciągnął nasionko, sprawdzając, czy przypadkiem ongus nie kręci się gdzieś w pobliżu, poszedł do lasu szukać odpowiedniego miejsca. Prawie od razu spostrzegł prześwit między drzewami, mało polany z samymi tylko karpami. Wcisnął nasiono pod ściółkę w miejscu, gdzie padało trochę światła. Postał trochę, jakby był to kurhan. Potem wrócił do wozu, przykazując sobie, by pilnować ziarna. Ongus wspiął się po schodach wewnętrznej klatki do okrągłego pokoju, zakończył właśnie oględziny podziemi. W chłodnych piwnicach znalazł wiszące na kiju kiełbasy, które Roewan raczył mu zostawić: parę konopnych worków z warzybami i półkę z kilkoma rodzajami trunków. Wyglądało więc na to, że razem z porcjami żywnościowymi, które zabrał ze sobą z poprzedniej wsi, miał spory zapas jedzenia. Znalazł też trochę najpotrzebniejszych narzędzi i, co ucieszyło go bardziej, cele podobną do tej w poprzedniej wieży. Nieraz zdarzało się schwytać jakiegoś zbuja, a nie chciał bawić się w murowanie. Na bardziej opornych i złośliwych Roewan zostawił mu nawet dyby. Przebywanie pod zamknięciem w dość niewygodnej pozycji, pół stojącej, półkucając, w końcu zmiękczało nawet najtwardszych. Jeśli nie psychicznie, to fizycznie. Ongus spojrzał na jak dotąd jedyną skrzynkę przyniesioną przez Tymona. Uśmiechnął się pod nosem. Czego będzie ciut zachęcić? pomyślał, sięgając po jedną z flaszek o przezroczystej zawartości. Wyjrzał na zewnątrz. Chłopa nigdzie nie było, nawet na wozie pod plandeką. Rozejrzał się, dojrzał go, nadchodzącego od strony lasu. Gdzieżeś był? Spytał Ongus podejrzliwie. Za potrzebą? Powiedział bez zająknięcia, wzruszywszy ramionami, Tymon. Wolszebnik wyciągnął z zapazuchy flaszkę i dwa brązowe kieliszki z kieszeni kamizelki. Chłop rozciągnął twarz w uśmiechu Na wzmocnienie sił rzekł Ongus, odkorkowując butelkę. Polał, podał jeden kieliszek chłopu, wypili jednym haustem. Spojrzał na Tymona. A? Machnął pustym naczynkiem. Na drugą nogę? Nalał im jeszcze raz i znów wypili. Ongus odstawił kieliszek i flaszkę na ziemię. Lasnął kilkakrotnie i podszedł bez słowa do tyłu wozu. Chwycił za piaste koła, zaparł się, stęknął i uniósł furę. Najpierw na wysokość jednego, może dwóch palców, później trochę wyżej. Słychać było przy tym, jak rzeczy maga przesuwały się i obstukiwały o siebie. Czarodziej spostrzegł, że wraz z podnoszącym się wozem opadała gęba Tywona, który nie dowierzał temu, co widzi. Po chwili ongus odstawił wóz, otrzepał ręce i uśmiechnął się do chłopa. Ty też tak teraz umiesz, rzekł, obserwując, jak ten przygląda się ze zdumieniem swoim dłonią. Rozbawiony wolszebnik pozostawił młodzieńca. Sam zaś zajrzał pod plandekę wozu, chwycił pierwszą z brzegu skrzynkę i ruszył z nią do wieży. Zdążył jeszcze zobaczyć, że tamten również brał się do pracy. Gdyby kto nagadał Tymonowi głupot podobnych temu, co sam wczoraj przeżył, ani chybi nie dałby mu wiary, ale przytrafiło się to właśnie jemu, to trzeba było się zastanowić. Dumał, czy to aby na pewno nie było tylko snem, ale kocio-kwik dobitnie temu przeczył. Nosili z ongusem jego pakunki do wieży, aż przyszła kolej na ten wielki kufer stojący z tyłu wozu. Tymon pamiętał, że wpatrywał się weń zmartwiony, aż czarodziej wlazł na furę i bez większego wysiłku chwycił skrzynię oburącz. Bez ostrzeżenia cisnął nią w przerażonego chłopa, a ów, gotowy przyjąć cios, wystawił tylko ręce i nie wiedzieć jakim cudem, też schwycił ciężki pakunek. Zresztą inwentarza poszło szybko. A po wszystkim wolszebnik znowu zaproponował flaszkę, tym razem zwykłą, później jeszcze jedną. A jeszcze później Tymon rzeczywiście mógł mieć zaniki pamięci. Głowy więc by nie dał, co było dalej. Tymon wyszedł przed dom i rozejrzał się. Dziadek, jak zwykle, siedział na ławce i wystawiał starą twarz do stojącego wysoko na niebie słońca. Znaczy późno, południe pomyślał młodzieniec. Zamknął z łoskotem drzwi, zwracając na siebie uwagę staruszka. O, wstałeś. Stwierdził dziadio. Będziesz dziś co robił? A ja wiem. Odpocząłby człowiek po tym targaniu wczoraj. Dziadek uśmiechnął się pod nosem. Odpoczywaj. Odparł. Abyś tylko jutro znów nie musiał. Trzeba będzie królem trawy nakosić. Od dawien dawna staruszek Tymona cieszył się reputacją najlepszego hodowcy królików w całych Wolszebnikach. A i dalej sięgała jego sława, również na targu w pobliskich Rakicicach, gdzie chętnie kupowano od niego zwierzęta. Do tego miał recepturę na wyborny pasztet. Powiem ci, Tymonku, odezwał się znów staruszek. Widziałem się dwa dni na ze starym Stachem, babiarzem szkoło Lesia. Popili my. Ugadałem się z nim, że mi ładnego samca pożyczy. Na twarzy staruszka rozkwitł uśmiech, w oczach błysnęły iskry zafascynowania. Wielki jak prosie, jak żyje dawno. O! Radość zniknęła z jego oblicza, zastąpiło je zdziwienie. Ku przerażeniu Tymona, dziadzio legł bez ruchu na bok, na ławkę. W jego karku tkwił kolec długi na dwa palce. Tymon natychmiast skulił się, schronił pod płotem. Wygrzał przez szparę między poczerniałymi ze starości sztachetami. Od strony sioła szedł tylko jeden z wieśniaków. Tymonowi zdało się nieprawdopodobne, by to za jego sprawą dziadek padł. Jak na potwierdzenie własnych myśli ujrzał kolejny pocisk nadlatujący od strony lasu, trafiający i obalający przechodzącego chłopa. Tymon spojrzał tam. Dopiero po chwili zauważył jakiś cień przemykający pomiędzy drzewami. Po nim kolejny i jeszcze jeden. Z lasu wychynęło kilka postaci odzianych w burę płaszcze i o twarzach umalowanych na zielono. Spod kapturów wystawały czarne włosy. Jeden z napastników przemykał bez nakrycia głowy. U tego Tymon zauważył dziwny kształt uszu. Były długie i spiczaste. Trochę jak u królików, tylko nieowłosione. Co u diabła? Rusali? Pomyślał. Tego było za wiele. Najpierw ten eliksir. Dziwne istoty, jak spodań. Drzewo. Drzewo! Przypomniał sobie Tymon. Miałem zerkać na nie! Od razu spojrzał w stronę wieży ongusa i poza nią. Zaniepokoił się. Ponad chatami zobaczył magiczną roślinę grubością pnia tylko trochę, ustępującą szerokości ongusowego domu. Dookoła niej sterczały poprzechylane pod dziwnymi kątami zwykłe drzewa. Bez jakiegokolwiek konkretnego planu, zapomniawszy całkiem o dziadku, postanowił dobiec do magicznego tworu. Ruszył, pochylony, mijając po drodze kilka bezwładnych, ciał mieszkańców Wolszebnik. Pod karczmą, stojącą po drugiej stronie wioski, przy głównej drodze, padali kolejni. Tam też z lasu skąpanego w półmroku wyłazili napastnicy. Był już tuż tuż niedaleko drzewa, o dziwo nietrafiony przez żaden pocisk. Wtem poczuł mocne szarpnięcie, gdy ktoś pociągnął go za kamizelkę, obalił na ziemi i odciągnął na bok. Tymon chciał już ucieszyć się, poznawszy on gusa, ale od tego pomysłu odwiodło go spojrzenie na jego wyraz twarzy. Do środka! warknął czarodziej, wskazując wieże. Chłop posłuchał. Domyślał się, że mag już wie o drzewie. Nawet najgłupszy cab już by je zauważył, mieszkając w tak niewielkiej odległości. Trzeba było mu jeszcze powiedzieć o rusałach biegających po wsi. Naprawdę, rzekł Ongus jakby znużonym tonem, gdy byli już na górze. Nie wiem, co mogłeś sobie wydumać, kradnąc coś z moich zapasów i używając tego. Wybacz, że póki co oszczędzę ci ochrzanu aż do spokojniejszej chwili. Myślę, że wbicie ci do pustego ubaczegokolwiek mogłoby potrwać zbyt długo, a akurat no, z twojego powodu zresztą pilniej nam zająć się czym innym. Tymon poczuł się nieco urażony. Coś tam zrozumiał i już powoli zaczynał żałować tego, co zrobił. Nie wysilaj się, podjął znów Ongus. Z tłumaczeniem, co się stało i coś mi ukradł. Bo tylko w jednym przypadku banda rusałów urządza sobie igrzyska, w których publika jest nie bardzo mile widziana. Westchnął. Wiesz chociaż, co się stało? Drzewo urosło. Tymon wzruszył ramionami. On go Nie byle jakie drzewo. Rusali będą chcieli je teraz skolonizować, zamieszkać na nim. Dodał, widząc, że chłop nie zrozumiał terminu. Jeśli którymś uda się wygrać i wejść na nie, będą chcieli cię zrobić królem, bo tyś je posadził. Jak to którymś? Zdziwił się Tymon. To oni nie chcą tam razem mieszkać? Ich plemiona biją się między sobą. Kto wygra, ten zamieszka. Na razie to biją naszych. Dziadzia i Pietrusa już zabili. Przypomniał sobie ze smutkiem chłop. Samo dziadzio przykazywał mnie, ażebym królikom trawy nakosił. Jak osunął się, trafiony kolcem, jakby znikąd nadleciałym. Nie zabijają, tylko usypiają, uspokoił go Ongus. Zginąć to może ktoś, jak już tu zamieszkają, a do tego dopuścić nie można. A czemu? Może chciałby ja być królem? Mag spojrzał na niego z uśmiechem. E, nie chciałbyś i się nie nadajesz. Machnął ręką. Zresztą nie masz nic do gadania. Na chwilę zapadła cisza. Ale królem trochę pobędziesz. Ongus zmrużył oczy, postukał palcem w nos. Ja polecę pod drzewo, spróbuję je ukryć pod jakąś iluzją, a ty pójdziesz do nich. Do ciebie nie będą strzelać. Zagadasz ich i powiesz, że drzewo znikło. Zresztą. Uśmiechnął się. Jak zobaczą jakiego mają króla, to może im się odechce. Ongus umilkł nagle, wlepił wzrok w tymona. Co? spytał chłop, ale odpowiedzi już nie potrzebował. Sam słyszał, ktoś wchodził po schodach wieży. Z tego co słyszeli nie była to jedna osoba. Ongus szybko zawinął kawałek dywanu, uniósł ukrytą pod nim klapę w podłodze. Żwawo, do środka! rzucił szeptem. Weszli. Wolszebnik zamknął ich tak, żeby nie było widać przejścia. Stanęli na samej górze i nasłuchiwali. Pusto. Usłyszeli. Ongóz zdziwił się, że rusali rozmawiają po ludzku. Może przedstawiciele dwóch plemion o mocno różniących się dialektach postanowili mówić w bardziej znanym języku. Gdzieś ktoś musi być. Przecież samo się nie posiało. Odpowiedział drugi głos gniewnie. Ucichło. Słychać było jak chodzą po wieży. Do uszu ukrywających się docierał dźwięk ich kroków. W końcu zwinęli dywan. On go zrozumiał to, gdy smuga światła wpadła do klatki schodowej przez szparę między deskami. Stanął na jak najwyższym stopniu, przycupnął, przyłożył ręce do klapy. Widząc jego poczynania, Tymon również przysposobił się do wyskoku. Pomóż mi z tym. Usłyszeli szept jednego z obcych. Ongus pomógł. Klapa odskoczyła z impetem. Sukin! Jeden z rusałów zatoczył się do tyłu, trzymając za nos. Tymon już wyminął towarzysza, rzucił się na tamtego, chwytając go za poły płaszcza. Mak spojrzał na drugiego przeciwnika, znieruchomiał, uniósł brew. <śmianie> Sergej! <śmianie> Zakrzyknął ze śmiechem. <śmianie> ze sto razy już ci mówił, stary dziadu! Odparł równie wesoło tamten. Matka mi dała sergis. Padli sobie w objęcia. Tymon z tym drugim też trzymali się za ramiona, choć w innych intencjach. Naraz znieruchomieli, spojrzeli na swoich towarzyszy. O proszę, i pyskata gęba Voltora w końcu dostała nauczkę. Zwrócił się Ongus do drugiego z rusałów. A no, ładnieś mnie urządził. Uwpuścił chłopa, zamiast tego ścisnął nos, z którego zaczęła kapać krew. Po chwili radości i powitań starych znajomych Ongus zrobił lekko zbolałą minę, załamał ręce. Chłopcy, zlitujcie się, jęknął. Nie wyżynajcie mi całej wioski. Dopiero co wczoraj się tu przeniósł. Jak się o tym dowie rada, od razu wylecę na zbity pysk z samej góry wieży. Jeden z rusałów Sergis uniósł ze zdziwieniem brwi. To po coś nas wzywał? Trzeba było uniesiać tego drzewa. Ach. Stęknął Mag. To nie ja! Nie żartuj! Okradli cię? Obruszył się Woltor. Ongus spuścił głowę. Obrócił wzrok na przysłuchującego się Tymona. O, byłbym zapomniał. Przedstawiam wam waszego nowego króla. Wskazał chłopa udając radosne ożywienie. Rusali spojrzeli na Tymona, skrzywili się. Że niby on zbuntował się znów Voltor? Przez złośliwość nam takiego wybrałeś? sam się wybrał Bruknął Wolszebnik i raczej nieświadomie Przybysze stali w milczeniu cmokając i kręcąc głowami z niezadowolenia Jak sami widzicie nie macie za dużo do stracenia Podjął znów Ongus Pomóżcie mi zniszczyć to drzewo i ukryć całą sprawę Jest tylko jeden problem magu Odezwał się Woltor. Być może już zapomniałeś, że obaj jesteśmy z jednego plemienia, a po tym twoim siole biegają członkowie jeszcze innego. Racja. Do tego raczej nie mamy szans w walce, dodał Sergis. Ponieśliśmy już spore straty. Poza kilkoma z bandy wszyscy nasi leżą już nieprzytomni, uśpieni przez wroga. A może, gdybyście wyszli do nich z królem? Zaproponował Ongus. Nie powinni go uznać i zaprzestać walki? Sergis spojrzał na Tymona. Poprawdzie może się udać. Więc nie mamy na co czekać. Chodźmy. Hola! powstrzymał maga Woltor. O ile on. wskazał chłopa. Jest naszym królem. Byle jakim, ale niech tam. To ty jesteś im niepotrzebny. Jak tylko cię zobaczą, zrobią z ciebie śpiącego jeża. Idźcie tedy beze mnie. Tymon jakby nie rozumiejąc tej wymiany zdań, zaniepokoił się, gdy dwaj obcy podeszli doń. Gdzie mnie tu? Wyrwał rękę z uścisku. Czego chcą? Idź z nimi, wytłumaczył cierpliwie czarodziej. Jesteś im potrzebny, nic ci nie zrobią. Potrzebny, a? zaoponował chłop. A co ja, widły czy inny instrument służebny? Ach. Pomyślał ongus. Stan umysłu podobny. Trzeba było mnie nie okradać. Odparł jednak. Nie miałeś jakoś z tym trudności, teraz też się nie próbuj opierać. Dla swojego dobra. Tymon posłuchał. Ruszył między dwoma rusałami w dół po schodach. Chwilę później Ongus podszedł do okna, by móc obserwować całe zdarzenie. Wyszli we trzech na środek drogi. Tuż za nimi ustawił się mocno przerzedzony oddział rusałów z plemienia Sergisa i Voltora. – Mamy króla – dobiegły maga słowa tego pierwszego, wypowiedziane w rusalim języku. Ongus dostrzegł, jak ze skraju lasu oraz ze wsi zaczęły podchodzić zakapturzone sylwetki – Ostrożnie, jakby uważając, czy nie jest to jakiś fortel przeciwnika, kilku rusałów pojawiających się z naprzeciwka wyszło na środek drogi. Przez chwilę nic się nie działo, nikt nic nie mówił. Wtem wolszebnik zobaczył, jak ci przybyli, nabijają broń strzałkami, przykładają do ust dmuchawki i wystrzeliwują. Powalili wszystkich, łącznie z dymonem. Ongus zbiegł po schodach, wypadł na zewnątrz, wprawiając obecnych tam w osłupienie. Ach, nędznicy! Bądźcie przeklęci! Wykrzyknął swym najbardziej tragicznym głosem, używając przy tym miał nadzieję zrozumiałego rusalego dialektu i wznosząc ramiona. Jak śmialiście podnieść ręce na tego, którego chcieliście zwać swoim królem! Nie zasługujecie tedy na to ani żadne inne drzewo! Bądźcie wygnańcami godnymi co najwyżej deptać leśną ściółkę i karpy martwych drzew! Kilku już chciało uciszyć oskarżyciela, już przygotowało broń do strzału, ale wygrała w nich niepewność. Poczucie winy, niczym trucizna, zaczęła drążyć ich serca i myśli, a twarze zzieleniały jeszcze bardziej. Wystąpił jeden z nich. Skąd mieliśmy to wiedzieć? Bronił się rusał. Nie wyglądał. Zostało wam to powiedziane. Zagrzmiał ongus. Byliście zbyt głupi, pyszniczy, po prostu głusi, by tego nie usłyszeć. Jak możemy odpokutować występek? Czarodziej wycelował weń palcem. Pójść precz, nim król się zbudzi, by nie musiał skazywać was na śmierć. Oczy rusała, zabłyszczały od łez, nie powiedział jednak nic. Dał znak swoim kamratom i zaczęli się wycofywać. Niechętnie i z niedowierzaniem, że się nie powiodło. Wkrótce zniknęli. Został tylko mag i tłum nieprzytomnych. Spojrzał na Tymona leżącego pośród rusałów. Udany z niego król! pomyślał z rozbawieniem. Właśnie poddani go nie chcieli, do tego przez niego niechcący dopuścili się pogwałcenia ich prawa i tradycji. Ongus polubił go, i może głupio to przyznać, ale właśnie za tę kradzież. Który z chłopów miałby na tyle odwagi i ciekawości, żeby narazić się wolszebnikowi? Pomyślał o sposobnej karze dla chłopa, nie miał ochoty go gnębić, po prostu z czystej sympatii do niego. Dumał raczej o czymś łagodniejszym, o niespodziance wręcz. Uśmiechnął się pod nosem, gdy już wpadł na pomysł. Jakby ktoś mi tak zrobił, to na pewno byłaby kara. Wątpliwe, żeby i Tymon się ucieszył. Za to dziadzio będzie przeszczęśliwy. Tymon obudził się przed rusałami. Widać jego organizm był wprawiony w pokonywaniu substancji pozbawiających przytomności. Wsparł się na łokciu, wypatrzył ongusa, wstał. Otrzebał kolana i tors z piachu, rozejrzał się i przypomniał sobie wydarzenie sprzed zaśnięcia. Gdzie rusali? zapytał z niepokojem. Ci szaleni. Ongus wzruszył ramionami. Wygnałem ich to i poszli. Co zrobię z drzewem? Ach. Nic, niech sobie będzie. Machnął ręką. Więcej kandydatów już się nie pojawi. Nie srożysz się? A po co? Zmieni to co? Tymon spuścił wzrok. Zapadła chwila ciszy. A z tymi co? Podjął znów chłop, wskazując leżących rusałów. Lada chwila wstaną. Porozmawiam z nimi i też odejdą. Odparł spokojnie Ongus. Tymczasem chodźmy zobaczyć, czy ludzie z wioski się pobudzili. I dziadzio? I dziadzio. Tymon ruszył zdecydowanym krokiem ku swojej chałupie. On gózł tuż za nim. Po drodze nie spotkali żadnego człowieka śpiącego czy też przytomnego. Hmm, najpewniej pochowali się w domach ze strachu, że to jeszcze nie koniec boju. Pomyślał Wolszebnik. Na miejscu z radością i odrobiną zdziwienia spostrzegli staruszka siedzącego jak gdyby nic na swojej ławce. O, caliście i zdrowi! Przywitał ich. Co dobrze. Uśmiechnęli się. Pomilczeli chwilę. Dziwności niech skonam. Podjął dziadzio. Zasnąłem chyba, czy jak? Siedzi dziadzio na tej ławce jakby przyrósł. Odparł tymon. Mógł się i zdrzemnąć z nudów. Staruszek pokręcił głową, cmoknął. Ale coś długo musiał spać. Patrz, co nam za chałupą zdążyło wyrosnąć. Obrócił się za siebie. Tymon spojrzał w tamtym kierunku. Zamknął oczy i na powrót otworzył, niedowierzając. Tam, gdzie zwykła rosnąć trawa, koniczyna i mlecz, zobaczył łodygi, liście i źdźbła tychże roślin, długie na dwie, trzy sążnie. Spojrzyj na tę trawkę! zachwycał się dziadzio. Niby wielka jak trzcina, a młodziutka i soczyste ma źdźbła. A ten mleczyk! Garncami można by z niego mleko zbierać albo miód robić. Nic, tylko wiesz i koś królom! Tymon błagalnie spojrzał na wolszebnika. No, przynajmniej nie będziesz musiał daleko chodzić. Odchrząknął tamten, poklepał chłopa po ramieniu. A jakby ci sił zabrakło, wspomóc mogę. Użyczyć małej flaszeczki na wzmocnienie. Młodzieniec znów tym samym zrezygnowanym, a pełnym niedowierzania wzrokiem popatrzył na burzan na swoim podwórku. Będę szedł, oznajmił Ongus. Lada chwila rusały odzyskają przytomność. Muszę porozmawiać z nimi i wytłumaczyć co nieco. Odwrócił się na pięcie i odszedł, pozostawiając szokowanego tymona i uradowanego staruszka. Nawet jeśli się domyśli, że ta trawa to ode mnie, to i tak nie powinien się zrazić. Chyba się pomyliłem przy ocenie wioski. Zdaje się, że tutaj będzie o wiele ciekawiej.